ruszył na obieg dziwnie, ale Starzyński dośrodkowuje, Steinborst, to nie była pewna interwencja. Centro strzały. Najtrudniejszy dla Steinborsa. Dobrze, że tam się nie zderzyli zawodnicy, chociaż mają jeszcze piłkę. Arkowcy, jest Siemaszko. Jeszcze nie koniec tej akcji, jeszcze Tadeusz Socha w polu karnym, broni Forenc, ale jest dobitka Siemaszki i piłka wpada do bramki, a zatem w 19 minucie Rafał Siemaszko daje prowadzenie Arce Gdynia. Po świetnym zachowaniu Tadeusza Sochy, przełożeniu na lewą nogę, płaski strzał, jeszcze Forenc dobrze się zachował, ale znowu dobrym strzeleckim nosem popisał się Rafał Siemaszko, nie pierwszy raz w tym sezonie. Szwoch, znów groźnie w kontrataku Arka, Mateusz Szwoch, obok niego jest i ojczy Szwoch, ależ okazja Forwella, 2-0 dla drużyny Arki, kontratak, który w 29 minucie daje zespołowi trenera Leszka Ojrzyńskiego w miarę bezpieczną sytuację. Dobra akcja, dobre wykończenie Forwelli, sprytne zagranie Szwocha, trzeba powiedzieć, zewnętrzną częścią stopy, tuż gdzieś tutaj nad nogą Jończego, no ale zabiegł się, totalnie nie kontrolował Jach. Dwa bloki śniegu i dynia. Do Hofbauera, Hofbauer, sędzia pozwala grać dalej, Siemaszko, jeszcze zagranie do Forwelli, Forwella! Obok bramki, ta piłka do bramki nie wpadła, a mielibyśmy już Arkę, no powiem szczerze, utrzymaną. Świetna, bardzo dobra akcja Arki, no i aż sam jestem ciekaw, jak to nie ugrzęzło w siatce. Lewą stroną Lubinianie, Dziwniel. Może nie teraz Dziwniel, dośrodkowanie, piłka spadła pod nogi Janoszki, zablokowany jeszcze Buksa. No jak takich sytuacji nie będą zamieniać na gole, to nie mają co myśleć o korzystnym wyniku dzisiaj. Starzyński, jest dośrodkowanie. Gdzie jest piłka? Piłka jest w bramce i zaraz przeanalizujemy, jak to się stało, ale to był gol samobójczy w 48 minucie meczu i to czwarty samobójczy w tym sezonie Michała Marcianik. No to tak, to niewiarygodna sytuacja. Oczywiście zawodnik dobrze do tej pory grający. Trzecie. Jagiełło do Starzyńskiego, Starzyński, jest taka, no, takie dośrodkowanie, przy którym duże problemy miał Steinborst. Rzut rożny. I kontratak Arki, szansa na strzelenie trzeciej bramki, trzeba to tylko dobrze wykończyć, Szwong, słupek ratuje Konrada Forenca i Zagłębie. Ależ niewiele brakowało. Tak na spokoju rozegrała to Arka. Sołdecki, Warcholak, ależ to jest uderzenie, 3-1 dla drużyny Arki, no i to jest, kto wie, czy nie najważniejszy gol tego spotkania, 75 minuta meczu. Warcholak, dobrze dysponujący, dobrym lewym uderzeniem z lewej nogi. Filip Starzyński, dobre uderzenie, Steinborst, ponad poprzeczkę. Gdzieś muro. Metr za blisko ustawiony. Mimo tego minął strzałem Filip Starzyński.